Cześć, cześć ludziska. W czwartek. Dzisiaj kończę, znaczy postaram się skończyć projekt, który zaczęliśmy w tamtym tygodniu. Jest to dosyć spora przeróbka, ponieważ w tym projekcie zostało wymienione całe PLC. Z tego co pamiętam, to było PLC ABB, ale one były bardzo, bardzo stare, więc zostało wymienione, zaraz wam pokażę, na MicroLogic. Tak to wygląda. Zostało wymienione. Tutaj dużo rzeczy zostało poprawionych, kable zostały wyczyszczone. Także tutaj elektryk zrobił bardzo, bardzo porządną robotę, ponieważ tutaj kabli było 1 200 000. Także bo tak to wygląda. Widzicie, że wszystko jest ładnie poukładane, wyczyszczone, tak jak powinno być. Więc dołożył, z tego co pamiętam, w projekcie było wymagane, tutaj jest ten DPC 4F, to jest backup system, w razie czego, gdyby transducer po prostu z jakiegoś powodu się zepsuł. Także tutaj to jest dołożone. No i tak to wygląda po prostu. Nowy switch internetowy. Wszystkie kable, które tu widzicie, nie są oryginalne, były robione przez nas. Tutaj akurat jest moje podłączenie, ponieważ dzisiaj będę sprawdzał i dokładał jakieś przeróbki. HMI, tak jak widzicie, to jest Maple System. Zaraz wam pokażę, jak wygląda właśnie overview. Overview wygląda w ten sposób. Mamy po prostu dwie pompy, status run off, auto sequence. Tutaj mamy całe menu, czyli diagnostic. Tutaj mamy Wedwell level, range na transducer, runtime hours i daily starts. Tu mamy alarm set points, czyli to są alarmy. Pump set points, czyli tutaj mamy włączanie się i wyłączanie pomp w zależności od poziomu w zbiorniku. Jest zrobiony trend na, akurat tutaj nic nie widać, ale to jest zrobiony trend na poziom w zbiorniku. Tu mamy alarm history, pump sequence. Czyli mamy auto 1221, w zależności co wybierze sobie operator, i hand of auto, czyli tutaj sterowanie HOA. Na razie one są wszystkie ustawione na auto, ale można je po prostu włączyć na hand, zobaczyć czy działają, czy wszystko jest w porządku, a takie udogodnienie. No i każdy z tutaj ze screenów posiada taki reset button na alarmy. To jest taki main reset, także każdy ze screenów posiada taki przycisk do zrestartowania alarmów. No i to wszystko. Tutaj proszę bardzo, moje stanowisko rozłożone, ale jeszcze nie podłączone. Także krzesełeczko jest wygodne. No i tyle chyba z dzisiejszego dnia. Same poprawki, nic nadzwyczajnego, także bezstresowo. I to wszystko, tak myślę. Więc do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam.